Na mapie naszych poszukiwań świątecznych inspiracji nie mogło oczywiście zabraknąć Bielawy. Tym razem gościmy w restauracji Kameleon w Galerii Bielawskiej. Sprawdźmy, co szef kuchni poleca na wigilijny stół. Dzień dobry, nazywam się Andrzej Szczypka i witam Państwa w restauracji Kameleon mieszczącej się w Galerii Bielawskiej. Przedstawimy dzisiaj Państwu kilka dań kuchni tradycyjnej i trochę kuchni nowoczesnej. Przygotujemy dla Państwa dzisiaj tatara z łososia, zupę migdałową oraz rodki skarpia nadziewane grzybkami. Jako pierwsze danie przygotujemy tatara z łososia. Do przygotowania jego będziemy potrzebować łososia wędzonego i świeżego, kapary, pieprz cytrynowy, odrobinę soli, sos sojowy oraz do smaku cebulę i ogórka konserwowego. Na początek przygotujemy sobie siekaną cebulkę. Posiekamy dwa kolory, czerwoną i białą. Zaraz przygotujemy łososia, posiekamy go w drobną kosteczkę. Nie możemy go zmielić, musi być siekany, gdyż po zmieleniu wyjdzie taka bardzo mała łyga, a przy siekaniu wyjdzie ładna kosteczka. Bierzemy filet świeżego łososia, który musimy najpierw odskórować. Następnie usuwamy wszystkie błony, które się znajdują na filecie. Pozostałe części siekamy w dolną kosteczkę. Tak samo uczynimy z filetem wędzonym. Teraz siekamy filetu wędzonego. I całość zaraz skropimy sokiem z cytryny. Oraz dodamy pieprz, sól. Nie za dużo soli, gdyż filet z łososia wędzonego jest już słony. Teraz fileta przekładamy do miseczki. Do której dosypujemy, jak wcześniej wspomniałem, odrobinę pieprzu cytrynowego, szczyptę soli, sok ze świeżej cytryny. I odrobinę sosu sojowego. Całość mieszamy do uzyskania jednolitej masy. Z przygotowanego farszu ulepiamy kuleczki i rozkładamy je na talerzu. Z wcześniej przygotowanej cebulki ogórka osypujemy dekorację dookoła. Do niektórych możemy jeszcze dołożyć żółtko z przepiórczego jaja na dekorację. Na sam koniec opruszymy delikatnie grubo mielonym pieprzem. I tak oto mamy tatara z łososia. Do przygotowania następnego dania, czyli zupy migdałowej, będzie nam potrzebne płatki migdałów, śmietana, odrobina pieprzu, szczypta cynamonu oraz bulion. Do gorącego bulionu wrzucamy płatki migdałowe. Możemy również zrobić to z migdałów świeżych, ale trzeba parzyć i obierać. Płatki w bulionie będziemy teraz blenderować. Następnie zupę wstawiamy jeszcze zagotowania i tak gotujemy około 30 minut.
Po 30 minutach gotowania, kiedy już migdały oddały swój smak, dodajemy śmietanę. Oraz odrobinę cynamon. Całość jeszcze raz zbenderujemy. I całość ponownie jeszcze wstawimy na ogień, aby doprowadzić do wrzenia. Zupę migdałową podajemy z grzankami. Teraz pokażemy, jak szybko je przygotować. Bierzemy dwie bułeczki. Kroimy je. Grzanki wrzucamy na blaszkę. Z wierzchu posypujemy delikatnie świeżo zmienionym pieprzem. Szczypta soli. I odrobina oleju. Te przygotowane grzanki pieczemy w temperaturze 180 stopni przez około 5-6 minut. Teraz zaserwujemy zupę migdałową. Na wierzch wrzucamy kilka grzanek i posypujemy płatkami migdałowymi. I tak oto mamy zupę migdałową. Kolejne danie, które przygotujemy, będą to dodatki skalpia faszerowane grzybkami. Do przygotowania będzie nam potrzebny filet skalpia, cebulka, pieczarki oraz grzyby suszone, które wcześniej namoczymy, sól, pieprz cytrynowy, odrobina oleju i świeży pieprz. Pieczarki drobno siekamy. To samo uczynimy z grzybami wcześniej namoczonymi, które najlepiej moczyć przez całą noc. Do garka teraz wlejemy oliwę z oliwek i poczekamy, żeby się delikatnie rozgrzała. I wrzucamy po kolei składniki. Całość teraz będziemy dusić około 15 minut do uzyskania miękkości. W międzyczasie przyprawimy sobie fileta skalpia. Do przyprawienia użyjemy pieprzu cytrynowego. Oraz odrobiny soli. I całość skropimy sokiem z limonki. I tak przyprawionego fileta pozostawiamy w lodówce na około 30 minut, aby przyprawy przeszły przez mięso. Przygotujemy folię do zapieczenia roladek, którą musimy delikatnie wysmarować oliwą, żeby nam się rybka nie przykleiła do folii. Bierzemy fileta. I nakładamy przygotowany farsz. Farsz możemy delikatnie posolić, ale pamiętajmy też, że ryba była wcześniej solona, więc nie możemy zbyt mocno. I tak formujemy roladkę. To zawiniemy. Przygotujemy do pieczenia.
I tak przygotowane dodatki będziemy piec w piecu w temperaturze 160 stopni przez 30 minut. Z pozostałych naszych grzybków z cebulą przesmażonych zrobimy teraz sos. Do rozgrzanych grzybków dodajemy odrobinę pieprzu świeżo zmielonego. Szczyptę soli i śmietanę. Następnie wyciągamy go z folii. Bezpośrednio możemy na talerz. Tak przygotowane dodatki polewamy przygotowanym przez nas sosem. Podamy je z odrobiną miksu sałat. Całość jeszcze przydekorujemy limonką. Odrobiną pietruszki i popru. Sałatę polewamy odrobiną oliwy z oliwek. I tak oto mamy radki skarpia z sosem. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku życzy restauracja Kameleon.